W życiu bym nie pomyślała, że będę robiła plastry z mydłem. A ja, że będę debrandować musli. Nie, to generalnie jest najgorszy lifehack, jaki w życiu testowałam. Cześć wszystkim, tu Maja i Marysia i dzisiaj mamy dla was test podróżniczych lifehacków, gdyż niedługo wyjeżdżam do Tajlandii. I stwierdziłyśmy, że w związku z tym będziemy robić filmy podróżnicze. Jeden film podróżniczy! Więc wbijajcie do sklepu zwariowani.com po takie oto cudowne kalendarze z naszymi autografami. I taki kalendarz kosztuje 3 dychy, dostajecie gratis 12 filmów taneczno-akrobatyczno-motywacyjnych plus e-booka taneczno-akrobatyczno-motywacyjnego, więc w tej cenie macie bardzo, bardzo dużo rzeczy plus nasze... Wybijesz mi tym oko! Powiedziała Maja, trzymając nożyczki ostrzem w górę. Plus w naszym sklepie możecie jeszcze kupować takie oto bluzy. Tada! A teraz przechodzimy do tego filmu, bo już pewnie połowa osób to wyłączyła. Więc pierwszy lifehack, który będziemy testować, to chowanie pieniędzy w różnych dziwnych miejscach. Więc można... Oj, mam nadzieję... Znaczy... Czekaj, gadam o wszystkim, tylko nie mam potrzebnej rzeczy. To jest bezmarkowa szczotka. Na pewno nie wiecie, o jaką szczotkę chodzi. Można taką szczotkę rozwalić. Ale to jest bardzo dużo miejsca. No ja tu chowałam zawsze teraz... gumki na WF. To też jest dobry lajk. Wkładamy, zamykamy. I powiem wam, że to jest super zamknięcie. Tylko ja bym się bała, że zgubię gdzieś szczotkę do włosów i zginie mi razem z nią ta kasa. Ale... Jak ja mam to zrobiłaś? No, nie wiem, jak to teraz otworzyć. Alo, chobora! Kolejny lifehack to... Stuwa się jeszcze... Ale daj mi tą moją stóweczkę. Kolejny lifehack... Przepraszam, że ten but jest taki brudny. Właśnie miałam mówić, dlaczego go nie umyłaś. Ale to są moje buty, których używam, kiedy idę gdzieś, gdzie na pewno będzie brudno. Dlatego, dlatego musisz go stawiać na moim stole. Ale ja nie stawiam go na twoim stole, żebym nigdy nie musiała ich myć, bo mi się nie chce. Czy dodałaś nim gówno? Nie. A to dobrze. Wtedy bym umyła. Pod wkładkę do buta wsadzacie sobie wasze pieniądze, przykrywacie. I one są mega spucone, śmierdzące. Ale ty... I płacicie takimi pieniędzmi pani. I ona jest normalnie zachwycona, można już wąchać do woli. Ale pieniądze i tak śmierdzą i są brudne, więc... Czekaj, bo teraz włożę nogę. A nie są spucone. Ej, powiem ci, że w ogóle nie czuć, że tam coś jest. Ale nie łaź tym butem, bo moi... Czystej podłodze, będziesz odkurzać. Ja bym się najbardziej bała, że zapomnę, gdzie ukryłam te wszystkie pieniądze. To chyba trzeba sobie zapisać, ale wtedy to trochę traci sens. Bo jak ktoś znajdzie twoje notatki. Okej, więc pierwszy lifehack... Nie jest takie trudno zapamiętać, że masz kasę pod podeszwą. Znaczy, wiesz co, kiedyś wracałam z Ameryki i tak samo mi się wydawało i schowałam 300 dolarów w kieszeni w kurtce o tutaj. Ja i wróciłam w... czerwcu i dopiero kiedy tą kurtkę ubrałam gdzieś w zimie na narty, to znalazłam te 300 dolarów. W ogóle zapomniałam o tym. A więc... Mamy tutaj naszą niemarkową pastę. Na pewno nikt z was nie wie w ogóle, co to jest za firma. Ale jest to podwójna warstwa tego czego? Debrandowacza. Debrandera. Debrandera. Przerwa na reklamy. Wbijajcie do sklepu. Dobra. Maja będzie robić kubki z pasty do zębów. Wyjaśnij, czemu ten lifehack ma służyć, bo moim zdaniem on jest tak bezużyteczny. Ja też, ale... Znaczy w sensie... Ty go znalazłaś. Wiem. Zróbmy tylko 4, bo ja nie chcę całej pasty zużyć na to. Bo to pewnie jeszcze nie wyjdzie. Ma to służyć temu, że jak macie za dużą tubkę pasty, jedziecie na 2 dni, nie chcecie brać całej tubki pasty, teoretycznie to ma wam zajmować mniej miejsca. To się posypuje solą oczyszczoną, nie wiem jaka to ma funkcję, ale... No to ma taką funkcję, żeby to się nie kleiło do siebie, ale ja myślę, że to się dalej będzie kleić. O nie. Weź to poprusz jak solą. Ja w tym czasie, kiedy Maja się męczy z tym dziwnym i bezużytecznym lifehackiem,
będę robiła taką dodatkową kieszeń do spodni. Polega to na tym, że mam kawałek materiału i sobie wszyję taką kieszeń wewnątrz, bo z kieszeni, która jest na zewnątrz, jakiś kieszonkowiec może jakoś wam coś ukraść. A jeżeli macie kieszeń wewnątrz spodni, to już nie da się z wami tak włożyć ręki. To jest taki buf. Teraz, jako była zuchenka, wykaże się moimi umiejętnościami szycia. Mi chwilę zajmie, więc ty możesz w tym czasie, nie wiem, ogolić mydło. Ja się boję, że to jest takie DIY z serii Destroy It Yourself. Teraz tą kieszonkę muszę szyć. Ej, słuchaj, w normalnym życiu nigdy by mi się nie chciało tak naprawdę siąść i wszyć sobie kieszeń do spodni. No. Ale przez to, że mamy kanał, to jest jakby część mojej pracy. Więc powiem ci, że bycie youtuberem to cudowna rzecz. 2 hours later. Prezentuje się spoko, całkiem solidnie. Mam nadzieję, że wszyłaś to z dobrej strony. Z dobrej strony to wszyłam. Mogę tu sobie włożyć pieniądze. One są tak włożone, że mam wrażenie, że raczej nie wypadną. Tu jest ukryta moja kieszeń. Wsadzam sobie do niej stówkę. Wcale nie widać, że ją tam wsadzasz. No nie, ale chodzi o to, że jakby nic nie mam w kieszeniach i złodziej nie wyciągnie mi nic z kieszeni, bo nie widać, że ta kieszeń tam jest. Nawet nie czuć, że tam coś jest. Nice. Polecam. Kolejny lifehack, który będziemy testować, to mydło, które będzie przenośne, bo jeżeli gdzieś jedziecie, macie całą kostkę mydła, to jest mega nieporęczne, a możecie sobie zrobić takie plasterki z mydła i włożyć je sobie wtedy do słoika i jak chcecie sobie umyć gdzieś ręce, to po prostu wyjmujecie jeden plasterek i macie takie mydło w małych dawkach. Więc mamy tutaj zwykłą obieraczkę, mama nas za to zabije, ale... Ej, no co? To jest... Aha! Weź tak, jakoś tak bok tego mydła, a musisz tak mocno. To nie działa, to się z tego... Nie, to nie... To chyba nie to mydło, idź po jakieś inne mydło. Ej! Mamy mydło w kształcie kota! No patrzcie, golę to mydło i z tego wychodzą wióry. Idę ej, po to... Ej, weź to białe, mokre mydło, bo może z mokrego się będzie dało. No ale ja tu będę szyła no, idź po to mokre mydło! Jaki gniot! To jest trochę jakbyś próbowała ogolić jogurt. Patrz! Jaki idealny! Ej, fajne! W sumie to nie jest żadne oszczędzanie miejsca, bo jest tego mydła tutaj dużo mniej i zajmuje dokładnie tyle samo miejsca niż normalna kostka mydła. Chociaż jest trochę lżejsze, bo to jest wyostrz. Plus jest taki, że możecie sobie wyjmować po jednym listku i nie moczyć reszty mydła i nie macie później ze sobą takiego mokrego gniota, który wam tylko uwali kosmetyczkę. Więc ja bym powiedziała, że to się może przydać, jakby mi się to przyda. Więc następny lifehack będzie polegał na tym, że mamy słomkę i do tej słomki będzie, tą słomkę potniemy i jakby to były nasze kapsułki z szamponem do włosów, ale tak naprawdę możecie tam brać wszystko. Ja stwierdziłam, że niemarkowy szampon będzie najlepszą rzeczą, jaką można tam wlać. Nikt nie rozpoznaje tej firmy. Ale nie, bo wiesz, że jeżeli zatkasz powietrze, to jak ja mam tam coś wtrysnąć? Myślałam, że tym rzucisz. Puść to! Powiedzmy, że tego jest tam wystarczająco. No, dobra, czekaj, bo jestem. Daj mi jakąś chusteczkę. Nie mam. Tam są. Ej, to tego jest tam na serio dużo. Teraz mam nadzieję, że dom nie wybuchnie. Nie, czekaj. Gluty z tego lecą! Teraz też nie pamiętam. A jeszcze tu jest dalej dziura! No, on to do tego klejka. To
się bada. I dalej jest w tym dziura. Tym dalej jest dziura. Dziura. Jaka lipa. Ale zrób to najlepiej jak możesz. No zrobię, zrobię. No nie, w tym się tylko dziura robi non stop. Dobra, to nie działa. Ale dobra, jestem ciekawa, ile ty tam szamponu tego wlałaś. Dobra, rozlej to tutaj na środek. Ej, daj. Gdzie jest ten szampon? Tu nic nie ma w środku. Ej, to mocno trzyma. No bo to jest... A nie, 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 jednak tam coś widzę. Nie, to generalnie jest najgorszy lifehack, jaki w życiu testowałam. Teraz ta chusteczka wygląda, jakby ktoś tu się wysmarkał. Cały stół jest w szamponie. W powietrzu unosi się plastik normalnie. No nie, no teraz tego wycisnęłam. Będzie nam potrzebne żelazko i plastikowe opakowanie, które jest otwarte, a chcielibyście, żeby było zamknięte. To się nagrzewa. No ja przy okazji powiem o tym lifehacku, który jest do... Może to będzie... Dokończcie sobie sami. Do dupy. Więc generalnie to ma zastygnąć. To nie zastyga. Siedzimy tu już godzinę i to dalej nie zastygło. Więc teraz... Chcę zamknąć moje niemarkowe musli. I oczywiście nie mogę zaprasować plastiku żelazkiem, bo to się przyklei do żelazka. I tutaj, koleżanko droga, włoży nam folia aluminiowa, która jeśli wierzyć internetowi, powinna ochronić nas przed problemem rozlanego plastiku. A nie lepiej wziąć papier? Tak. Do pieczenia? Raz, dwa, 10. O nie, to się roztopiło. Roztopiło? Żelazko się odbiło na ręczniku. O nie. To działa! Na serio! Wow! Teraz będziemy zwijać jakieś outfity. Jeśli ktoś nie wie, to są... Gotowe stroje. To się jakoś tak... Co? Tak ładnie zwijało w całość i to tak fajnie wychodziło. A wiesz, że to jest twoja koszulka? A no super. I teraz to się jakoś zwijało razem. O! I w ten sposób macie opakowane ciuchy na każdy dzień. Ale w sumie to chyba też chodziło o to, żeby zaoszczędzić miejsce w walizce. Ale to zajmie ci samo miejsce, jak to upchniesz, więc nie wiem. Znaczy, ja bym tak nie robiła, bo ja czasem na przykład noszę te same spodnie przez kilka dni, albo tą samą bluzkę, może nie przez kilka dni, ale czasem przez dwa. Średnio ma to dla mnie sens, ale może dla kogoś będzie miało, więc idę spać. Wszystko na dzisiaj i mamy nadzieję, że wam się podobało i może któregoś z tych lifehacków użyjecie, nie wiem, ja paru użyję, ale paru zdecydowanie nigdy więcej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, będzie nam bardzo miło, a jeżeli chcielibyście spędzić razem ze mną wakacje, to organizuję wakacyjne kolonie, są dwie akrobatyczno-taneczne i jedna filmowa, gdzie będziemy właśnie dużo filmów nagrywać, TikToków, zdjęć na Instagrama, będą zajęcia aktorskie i takie różne fajne rzeczy, także jeżeli chcecie spędzić super czas, zapisujcie się, wszystkie linki będą w opisie i widzimy się następnym razem, pa! Nie przerywaj! Jeżeli... Widzisz, jak to jest! Dobra, potrzebuję coś ciężkiego. Przynieś mi coś ciężkiego. Jestem. Wiem, czemu nie chciałaś wybierać tych spodni do filmu, żebym ja wszędzie musiała chodzić. Wytniesz to. Albo nie. Dobra, możecie... Wszyscy możecie wiedzieć, że siedzę w majtkach. No bo czemu nie? Myślę, że połowa youtuberów tak robi. Tak! Ale lipa. No. Dlaczego musiałaś to mocno zaprasować?
było, żeby przetestować life. Ale było za dobre. Czekaj!